16 listopada na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Uczelnie Wyższe w Trójmieście w latach 1945-1970. Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku reprezentował Bartosz Gądek. Opowiadamy przede wszystkim o genezie reaktywacji i powstania uczelni po II wojnie światowej, wszystkich największych uczelni na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu, bo wiadomo, że w tych trzech miastach rozwijały się te uczelnie. Łącznie zgromadziliśmy tutaj 19 prelegentów, którzy wygłoszą 18 ciekawych referatów. Chcemy spojrzeć takiej troszeczkę szerszej perspektywy właśnie, jak kształtowało się w ogóle środowisko akademickie, studenckie, jak w ogóle wyglądało życie studenckie, kultura studencka. Jakby nie patrzeć, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu jest przecież jedną z tych najważniejszych uczelni w Trójmieście. To miłe, że Instytutowi Pamięci Narodowej oraz władzom wydziału na uniwersytecie, historykom uniwersyteckim tak bardzo zależało na tym, żebyśmy byli. To dla nas ogromny fawor. I to myślę dobrze rokuje na przyszłość, że skoro znaleźliśmy się już tak, prawda, mocno w tym gronie, to na pewno historycznie przy takich okazjach już w tym gronie będziemy. Tutaj tak nieśmiało padły propozycje, że być może następna edycja konferencji to może u nas na uczelni. Ja mam nadzieję, że to nie był tylko zwrot grzecznościowy i że za rok, może dwa, spotkamy się właśnie z tymi historyczno-uczelnianymi tematami właśnie na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.